uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jednak w tamtym roku męczyliśmy się, musieliśmy wcześniej wstawać, jechać autokarem parę godzin do Berlina, później dopiero wylot, a teraz praktycznie i każdy mógł sobie w domu wyspać i lot niecałe 3 godzinki, także na pewno jest dużo lepiej. Myślę, że nie ma takiego zmęczenia niż po 14-godzinnej podróży w tamtym roku. Także myślę, że super pomysł i oby był realizowany również w przyszłych latach. Ja myślę, że atmosfera jest okej, bo wiele osób się zna. Ja też miałem okazję pogadać z kilkoma młodymi chłopakami z innych drużyn, także myślę, że atmosfera jest w porządku. No, wydaje mi się, że jakiejś dużej różnicy nie ma. Ogólnie te hotele są bardzo podobne do siebie. Trenujemy praktycznie na boiskach obok niż rok temu, także jestem tak samo zadowolony jak w poprzednich latach, więc jest dobrze. Nie, na pewno patrząc jaka jest teraz pogoda w Polsce, więc nie możemy kompletnie narzekać. Boiska są naprawdę dobrze przygotowane. Pogoda myślę, że jest dobrze mimo tego deszczu. Myślę, że do treningu jest praktycznie idealnie, także nie pozostaje nic innego jak mocno trenować. Tak, bo tam jestem w kontakcie z znajomymi, z rodziną, także widziałem już zdjęcia i uciekliśmy przed tym. No na pewno, żeby jak najmocniej pracować, żeby dać z siebie wszystko, przekonać do siebie trenera i żeby nie było kontuzji, bo to jest bardzo ważne i myślę, że będzie dobrze. Ja ogólnie zawsze jest tak, że staram się jak najwięcej odpoczywać, leżeć w łóżku i wieczorem po treningach jakaś odnowa biologiczna, a tak to mam ze sobą książkę, mam laptop, także z Heliem tam gramy w jedną grę i ogólnie to leżę, odpoczywam. Akurat gra to jest sportowa, Football Manager, także od lat już mnie pasjonuje, a książka Leo Messi, także wszystko związane z piłką nożną. Myślę, że drużyna jest pewna siebie, bo jednak po tych sparingach czy na treningach widać naprawdę bardzo duże zaangażowanie, że już po prostu nie możemy doczekać się meczów ligowych, bo będziemy chcieli zmazać tą plamę z poprzedniej meczy i pokazać, że to jest przypadek, że jesteśmy na takim, a nie innym miejscu. Powinniśmy patrzeć z meczu na mecz, że nie mówić o konkretnym miejscu, tylko po prostu zdobywać jak najwięcej punktów i na pewno wydostać się z tej pozycji, co jesteśmy teraz. Zapraszam do oglądania TV Niebiescy, Martin Kączkowski.